Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Chciałabym powiedzieć, że witajcie w Wigilię moich urodzin. Jutro przepiękna data, 19 lipca, środek lata. No moi drodzy, pięknie się tak urodzić, powiem wam tylko tyle, bo to rozwiązuje wiele problemów. Na przykład, co przygotować gościom na urodziny, bo można wtedy robić grilla, bo jest piękna pogoda, a w zimie to już trzeba się z piekarnikiem męczyć, z płytą indukcyjną i tak dalej. Ja właśnie już przygotowuję się do tych urodzin, bo jutro robimy imprezkę. Goście przyjdą do nas, do domu oczywiście. Chciałam zamówić catering, powiem wam, przyznam się bez bicia, chciałam bez roboty znowu. No ale tam, gdzie zawsze biorę, pani powiedziała, Paulinka, nie da rady tym razem. Już wiecie, no mniejsza z tym, no nie da rady, nie da rady. Więc Mateusz powiedział, jako wzorowy mąż, że on weźmie to na siebie, bo oczywiście to, że ja teraz jestem w kuchni i to przygotowuję, to jest jedna sprawa, to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że ktoś musi w piątek, właśnie jutro, podczas urodzin się tym zajmować, to zrobić na grillu i stać przy tym grillu. No i to właśnie będzie Mateusz. No, dzięki mężuś. Dzień dobry. To właśnie będzie Mateusz. No a ja tu właśnie przygotowuję, już chyba wszyscy się domyślili, co tu będzie, bo wszystko jest fajnie już przygotowane. Oczywiście będą szaszłyczki. To jest sprawdzone danie, wszystkim zawsze smakuje, czyli pieś z kurczaka, wiecie, fajnie przyprawiona. Do tego będzie cebulka, pieczarki, papryka i cukinia. Pierwszy raz dodam cukinię do szaszłyków, bo zawsze robię bez, ale zobaczymy. No i tak to się prezentuje. Oczywiście już w lodówce mamy kiełbaski, no bo kiełbaska, grill bez kiełbaski to nie jest grill, moi drodzy. No, ja musi tak być. Uważam, musi być, musi. Więc, a mamy takie dobre, sprawdzone. No, pyszne są. Ja powiem wam szczerze, że ja robię te szaszłyki, ale ja już mam po prostu smak na tą kiełbaskę z grilla, bo ja to jestem tradycjonalistka, więc jak jest grill, to musi być kiełbasa. A ja wam je pokażę, a co? No jasne, możesz pokazać. Czekajcie, do lodówki ja może nie będziemy zaglądali. I bo tam się już nic nie mieści, a jeszcze tortu, który się musi tam zmieścić, bo o, przez te temperatury. One są paczkowane, ale można też je na wagę kupić. Słuchajcie, jest starodawna kiełbasa. Skład pyszna jest. Jest bardzo pyszna, bo jest taka dość chuda. Mm-hmm. Bez żadnych, wiecie, takich chrząstek i pierdu i skład. Mięso wieprzowe, przyprawy, sól, no i musi być jakaś substancja konserwująca, no, azotem sodu, więc właściwie jest tylko i wyłącznie to. 100 gram produktu, 120 gram mięsa i wyprodukowano, słuchajcie, gdzie? Ła, Ruda Śląska. Nasze wóżty to no są. No proszę, ja jestem urodzona w Rudzie Śląskiej. Jest Śląska Dziołcha, Rudzka Dziołcha, więc mam wóżty z Rudy. Najjutrzejsze urodziny. No i co jeszcze chciałam gadać? Aha, mam też już sałateczkę, się robi. Zaraz wam podam przepis na tą sałatkę. To jest sałatka Justyny, mojej koleżanki. Właściwie przyjaciółki, można by było rzec. Tak, i ona jest przekolorowa i jest taka idealna właśnie na grilla. O, idą, dzieło jest jakieś wykonane z piasku, tata. Ale bez koszulki. Powrót i jest bardzo kolorowa, ale jest też bardzo fajna na grilla, bo tu nic mięsnego jakby nie przychodzi. No a wiecie, jak na grillu jest mięso, no to po co jeszcze sałatka na przykład z szynką, czy tam no, z kurczakiem, no bez sensu. To jest właśnie taka sałatka. Ja zaraz wam podam przepis dokładny. Będą jeszcze oczywiście zieleninki, bo to też zawsze sprawdza się do grilla, czyli wiecie, sałatka z sałaty, z z pomidorów, boże, już mi się wszystko mierzy. Będą, też kupiłam. Ogórki będą, będę robić w termosiu cacyki, bo tu akurat tak najłatwiej, wiecie, mam tam wszystko wrzuć i zrobi, nie? Więc to kilka chwil i cacyki będą, bo cacyki też są bardzo dobre, wszyscy zawsze chwalą, więc no, biorę się za robotę, tu są piękne dzieła, ale pięknie ci wyszło. Piękna tęcza. To jest posypka z kredy, teraz taki miszmasz. Miszunk, dobra. No, no i tak ja was jeszcze będę aktualizować, będę te dania tu pokazywać, jak się tworzą i jak już będą w całości, to też zaprezentuję menu. No, a teraz... Menu, tak się mówi. Ja nie wiem, ja jestem ze Śląska. Prosty chłopak. Mniejsza z tym, boże, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Menu. Dobra, moi drodzy, zanim sałatka jeszcze nie jest dokończona, to wam dokładnie podam przepis, no bo teraz
tu te składniki jakby są widoczne, jak dodam majonezu, to już tak nie będzie. Czyli mamy kukurydzę w puszce, mamy paprykę pokrojoną w kostkę, mamy ogórek konserwowy pokrojony w kostkę i ser Gouda edamski, też taki w kawałku, pokrojony w kostkę. Do tego teraz przecisnę na prasce ząbek czosnku, czy tam dwa, to zależy jak tam lubicie, czy taką ostrzejszą, czy łagodniejszą. No i dodam majonezu, no i chyba jeszcze jeden najważniejszy składnik, który muszę wyciągnąć, bo to w sumie dodaje smaku, to zioła prowansalskie jeszcze tu przychodzą. No i mamy taką piękną, można by było powiedzieć wiosenno-letnią sałatkę. Dzień dobry, wita się z Wami urodzinowa Paulina. Urodziny, już jestem pełnoprawną 32-latką. Boże, jak ten czas mija. O, wszystko Hania Wam powie. Tak, bo Hania z Miłoszkiem mieli iść do babci dzisiaj z rana na 3 godzinki, żeby mama, wiecie, mogła jeszcze ogarnąć wszystko to, czego nie zrobiłam wczoraj wieczorem i w nocy zrobić. No ale właśnie mama Gabrysi napisała, że czy Haneczka ma po prostu ochotę przyjść do Gabrysi się pobawić. Ostatnio Gabrysia była u nas, więc teraz Haneczka idzie do Gabrysi na te 3 godzinki mniej więcej. No i co? No to jadę Haneczkę zawieźć, Miłoszek odstawiony, no a potem biorę się ostro do roboty, no bo jeszcze kilka rzeczy zostało mi do ogarnięcia. Zanim pojechałam Haneczkę odwieźć do Gabrysi, to pojechałyśmy razem po balony. Mam te balony, 32, muszę to sobie, jeszcze wiecie... Jeszcze byliśmy tak w Biedronce i Haneczka wybrała, pokaż co to jest, takie na twarz takie diamenty, nie? Tak. Według wzorów takiego. Piękne i wybrała dla siebie i dla Gabrysi. No to pewnie jak wrócę po Haneczkę ją odebrać, to się okaże, że tu mam jakąś gwiazdę, która na buzi ma diamenty. No, i teraz uwaga, powiem Wam, że ja zawsze się obawiam tego, że jak otworzę drzwi, to balony polecą. Trzeba bardzo na to uważać, bo oczywiście one są z helem. Co, pojechałam do Sinsaya odebrać zamówienie, bo zamówiłam kolejne szklanki, zaraz Wam pokażę. Właściwie zobaczcie takie kubki na kawę, ale też takie właśnie wzorzyste, ryflowane. Pokażę Wam, też była fajna cena, do tego się zdecydowałam. Jak Mati to zobaczy, to już myślę, że on już tego nie skomentuje naprawdę, że to są kolejne szklanki, kubki, zwał jak zwał. On twierdzi, że no bo w sumie ma rację, kuchnię mamy bardzo małą. I że po prostu nie mamy miejsca na tyle różnych rzeczy, no ale podobały mi się, zamówiłam. I co jeszcze chciałam powiedzieć, no i dzwoni właśnie, jestem w tym sklepie i dzwoni do mnie kurier, że mówi, że ma paczkę, ale nikogo nie ma w domu. I ja mówię, dobra, to niech pan tam zostawi, ja zaraz będę, no bo rzeczywiście już wracałam. Ale wiecie, nieświadoma niczego, bo w sumie cały czas robimy zakupy przez internet, więc co chwilę do nas coś przychodzi i jeszcze wchodzę, biorę tą paczkę i mówię, co to jest? Może Mateusz coś zamówił, bo rzeczywiście stwierdziłam, ja już odebrałam szklanki, to już nic więcej nie zamawiam, ale patrzę, jest napisane moje imię i nazwisko, czyli to paczka do mnie, nie do Mateusza. Otwieram, moi drodzy, i zobaczcie, jaki tu jest słodki upominek. Zaraz po prostu otworzę. Ja oczywiście domyślam się, od kogo to jest upominek, zaraz Wam pokażę, tylko muszę otworzyć, bo widzicie, tu jest zaklejone, to muszę odłożyć aparat. Zobaczcie, co my tu mamy, tort mamy, ja zaraz go odpakuję, bo on jest tak, widzicie, zabezpieczony do wysyłki, co jest bardzo fajne, że to tak się odbywa, że nic się z tym tortem nie stało, jest w nienaruszonej formie i strukturze. No i tak jak się spodziewałam, tak myślałam, że to właśnie od Małgosi Strasburger, od trzech burgerów, od Karola i od Laurusi. Urodzinowe słodkie całusy bez cukru. Właśnie, bo zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Niech każdy poranek budzi Cię szczęściem. Dzień przynosi ogrom miłości i dobra, a wieczór koi spokojem jutra. Wszystkiego pięknego. 3 burgery. Zobaczcie, bo właśnie patrzyłam, dlaczego bez cukru, bo przeczytałam tą karteczkę od Małgosi i że bez cukru. I rzeczywiście tu w składzie jest erytrytol, ksylitol, że to naprawdę jest taki niskokaloryczny tort. Idealny dla Pauliny, która, jak wiecie, aktualnie się odchudza. Takie pyszności, no nie spodziewałam się tego, ale jak zawsze Małgosia to potrafi, ona umie człowieka zaskoczyć. Dziękuję Ci, Małgosiulka, za pamięć, za życzenia, za ten torcik, właściwie Wam, bo Karolowi i Laurusi również. No i co, już mi z rana od razu zrobiła dzień ten urodzinowy, fajnie mieć urodziny. Super, same niespodzianki teraz. Powiem Wam, a właściwie to nie powiem, w czym się znajduję aktualnie. Jest godzina 11:03.
11.03, o 12.00 mam odebrać kochanie i potem jechać po Miłoszka, więc no wiecie o co chodzi, a jeszcze tyle rzeczy jest do zrobienia, że masakra. Właśnie robię tam w Thermomixie cacyki, muszę jeszcze dokończyć szaszłyki, bo okazało się, że wiecie, została mi jeszcze papryka, cebula i no pieczarki i stwierdziłam, no te wszystkie jakby warzywa do szaszłyków, to dzisiaj jeszcze dokupiłam jedną pierś z kurczaka i po prostu zrobię, no bo szkoda po prostu tych warzyw, żeby się zmarnowały, więc dorobię jeszcze te szaszłyki, a już chyba tam mam ich 20 ileś, 25 czy 7. Jeszcze byłam w sklepie, kupiłam karkówkę, boczek, więc goście mam nadzieję nie będą głodni, a teraz na szybciutko jeszcze pokażę Wam te filiżanki, które kupiłam w Sinsay. One wyglądają jak te z Homely, tylko te z Homely miały ten złoty, że tak powiem, rancik po naszemu, a te go nie mają i całe szczęście, że go nie mają, bo oczywiście ten złoty, o coś mnie teraz nie, ten, nie, jakoś ciemno się zrobiło na kamerze, ten złoty rancik oczywiście zszedł w zmywarce, bo to nie były pewnie szklanki do mycia w zmywarce, tak już kiedyś się mówiłam, no ale ja nie będę mieć tego ręcznie, więc wkładałam je do zmywarki, no i już po kilkunastu razach niestety to zeszło. Tu nie będzie takiego problemu, bo przynajmniej nie ma tego złota. I to też było, nie, kurczę, 25 zł za te 4 sztuki, bo to znowu w 4 opakach było opakowane. Naprawdę super, wyciągam je, muszę je umyć, żeby na dzisiaj już też mogły służyć kawka, herbatka i te sprawy. Dobra, jedziemy z koksem, bo naprawdę masakra, 12 sobie wzięłam, bo 3 komplety po 4 sztuki. No, plan jest taki, żeby wiecie, teraz wykonać jeszcze wszystkie rzeczy, które generują hałas, czyli właśnie Thermomix, bo tu wiecie, coś musi zmienić, coś pokroić i tak dalej, a plan jest taki, że jak odbiorę Miłoszka, to, to będzie jego pora drzemki. Uśpię go, pójdzie na drzemkę. Haneczka to już wiecie, z nią nie ma problemów. Ona albo sobie tam książeczkę pogląda, albo bawi się Barbie, albo na ogródku. A ja w tym czasie po prostu nakryję stół. Taki mamy klimat, moi drodzy. Balony tak prezentują się w pełnej okazałości. Przypominają mi o tym, że dzisiaj skończyłam 32 lata. Zobaczcie, mamy tu już przygotowany stół dla gości. Poszliśmy w ten stały schemat, czyli stół wigilijny, okrągły. Wigilijny, o właśnie, wigilijny. Stół okrągły jest wykorzystany, dostawiony jest ten stół cateringowy. Tym razem cateringowy, po to, żeby ten, który stoi na ogródku, był w dyspozycji dla gości. Tam są też pozostawione te krzesła, a mój teściu kochany przywiezie mi krzesła, tu, żebym mogła, wiecie, dostawić sobie tu krzesła, a tamte zostawiamy w spokoju. No i co? Widzicie, jak pięknie się prezentują te moje nowe szklaneczki z Sinsaya? Mateuszku, no proszę. Tu są, tam są. No i pięknie, od razu to lepiej wygląda. Proszę bardzo, tu jest kwiaty od męża. W wazonie są. No i dekoracja od Haneczki, to trzeba właśnie dodać, bo to dodała Czekaj, Hania. Bo ja trochę to przesunęłam, a to było na środku, o to chodziło Haneczce. To jest Haneczki dekoracja, przygotowała mi taką. No i powiem Wam, że no co, czekamy na gości. Chyba wszystko już w miarę gotowe. Teraz jeszcze jedyne co, to będę przygotowywać sobie tą sałatkę z zieleniny, bo jakby to, wiecie, pogoda jest dzisiaj jaka jest, czyli 28 stopni. I chciałam jak najpóźniej ją przygotować, no bo to tylko w sumie wysypię tą zieleninkę, pokroję pomidorki, dodam mozzarellę i ten taki sos czosnkowo-koperkowy będzie. Cześć Krejzol, a gdzie ty masz koszulkę? No i powiem Wam, był pełen, pewien problem, a mianowicie co zrobić z tortem, bo lodówka jest zapakowana od góry do dołu. No a tort mascarpone w dodatku, wiecie, ze śmietaną, 28-stopniowy upał, musi znaleźć się w lodówce. Mateusz odebrał go gdzieś koło w pół do pierwszej, coś koło tego. No i wiecie co zrobiłam, bo już miałam to w głowie od kilku dni, ale dzisiaj się odważyłam, poszłam do sąsiadki, przecież my mieszkamy w bliźniaku i grzecznie, grzecznie zapytałam, Natalia, czy masz miejsce w lodówce i możesz przechować mój tort do około 16, no. Wiesz co, biorąc pod uwagę, że mieszkamy w bliźniaku, to nasz tort jest gdzieś po drugiej stronie tej ściany. Tak, dokładnie, bo też tu mają kuchnię i też tam mają lodówkę, więc właśnie tam się znajduje mój tort, Mateuszku, się rozpędziłeś. O, przepraszam. Nasz tort. Mój tort. Piękna jesteś. Zobaczcie Haneczkę, bo Haneczka się sama wstroiła. Widzicie, to są te
ozdoby, które dzisiaj kupiliśmy, a tu są, no pięknie, naprawdę, naszyjnik, bransoletka, wianek, przepiękna dziewczyna się wystroiła, Miłosz jeszcze, wiecie, jak to, hop, właśnie goły i wesoły, musi go mama ubrać za chwilę. Tak jak wspominaliśmy, nie pokazaliśmy wam jeszcze stołu odnowionego przez nas. Przez ciebie. No, ale trochę mi pomagałaś. Dwie warstwy lakieru są położone i zobaczcie, jak on pięknie wygląda, jak się świeci dówka. Tak jak myśleliśmy, kultówka nie śmigana. Piękny, nie? Piękny, a w no tym jak, słońcu. Jak kupiony no, dzisiaj. Jak kupiony, no. Nowiutki po prostu. Zobaczcie. Pięknie. Trochę roboty było, ale jakoś nie zajęło to zbyt dużo czasu, a efekt jest naprawdę bardzo dobry. No szlifowanie z ile? Z 45 minut? No, tylko ręka trochę bolała, ale czasowo to jakby dwie nie... dwie warstwy lakieru. Tak. I wyszło bardzo ładnie, zobaczymy na ile wystarczy takie lakierowanie. No pewnie... No, ale zobaczcie, no pięknie pewnie te po sezonie słoje, znowu. Te słoje uwidocznione w ogóle, ślicznie. Ślicznie, no. Naprawdę przecież efekt jest petarda. On już tu psuł w ogóle cały efekt, nie? Bo taki po prostu nie szło już na niego patrzeć na ten stół, a teraz przepięknie się prezentuje. No i to w całości Paulino. Ja zeszlifowałem dwie deski może, a całość reszty Paulino i lakierowała też Paulino. Piękny. Handmade by Paulina. Idę dalej. Idę po tort. Jak się prezentuje mój tort urodzinowy? Myślę, że całkiem fajny. Właśnie Mateuszowi mówiłam, że się zdziwiłam, że tak ładnie przyozdobiony. Podoba mi się. Mascarpone, chyba z maliną. Zobaczymy. Okaże się coś takiego. Miało być słodko, owocowo i słodko. W każdym razie zobaczcie, co Haneczka przygotowała. Ona tu cały czas nadzoruje, bo to jest pierwsza szefowa tu imprezy. I teraz wedding planner to było. Tak, teraz są karteczki, znaczy wizytówki zrobione. Gdzie... Michasia, widzisz, gdzie siedzisz? Tak, i czekaj, jak się to nazywa? Bo to jest słowo specjalne. To nie są wizytówki, tylko... winietki. Winietki. O właśnie, no i Haneczka tu splanowała gości. Co, kochanie? To tata mi pomógł napisać, gdzie muszą usiąść goście. Tak. Mhm. I Haneczka wybierała to, gdzie ma siedzieć. No pięknie. Pierwsi goście już są razem z nami. Obserwują nasze pomidory, ale uwaga, pierwsze prezenty. Od Mareczka dostałam taką przepyszną, podobno bagietkę dla paryżanki. Tak, no jest bliźniak na Paryżu, paryżanka dostała bagietkę z Paryża. Jutro będziemy testować, a dzisiaj się niedzielę, nie? Nie, Marek powiedział, że dobra, mam na jutro sobie zostawić do śniadania, więc... A, czy chyba ubiegł? Całkiem ciekawy, śmieszny i zabawny prezent. Jaki zabawny? To jest prestiżowy. Słuchaj, nagrywa? Ten prezent odebraliśmy dzisiaj na stacji, bo przywiozło go TGV do Katowic. Tak? Wjechało, no. Odebraliście go na Parc des Princes. Na polach marsowych, tak? Nie, w Katowicach było odebrane, ale to było z Paryża przywiezione. Bardzo, bardzo... jak to nazwać, bo zabrakło mi słowa, nie pierwszy zresztą raz. Już wiem, jakie to jest słowo. Bardzo kreatywny prezent. Bliźniak na Paryżu, bagieteczka z Paryża. Takie są te... Bardzo dobre. Jutro spróbujemy. Jutro będzie jajeczniczka. No my byliśmy w poprzednim vlogu no na ja Paryżu. Wiem, no i to jest nawiązanie do tego. A jak? Ale wiesz, w sumie tak to nawet mieszkamy na Paryżu. Ale to był czysty przypadek, bo myśmy z Michasiem byli i myśmy... Nie, nigdy nie zagaśnie, ości świeci coraz jaśniej, zdrowiu, szczęściu, pomyślnej. Hurra! To tak i jeszcze na ćwiartka i przytul. Ja. No, patrz, mam jeszcze kolę. Chyba by mi potrzebna miała do tego. Tylko ostrożnie, żebyś nie urwała. Co będziesz chciał? Uważaj, nie haknij się w nogach. Będę chciała kiełbasę. I wyczyściłoby za 200 wycinek. Dzień dobry, w sobotę. Jedynie balony. I ten stół, którego już wczoraj nie miałem siły schować, zwiastują to i przypominałem o tym, że wczoraj była imprezka urodzinowa. Powiem wam szczerze, że my wszyscy dzisiaj w kiepskawej kondycji, niewyspani. Ja się musiałem nawet ibuprofen zatoki wspomóc, a teraz wspomagam się, jak wiecie, moją bombą energetyczną. Jakoś ciężko, nie wiem, czy to ta pogoda, te upały. No ale generalnie Paulinka się krząta, robi śniadanko syneczek dzieciom. Ja, syneczek nie śpi. O, tu ją widzicie troszkę, piżamkę naszą. A ja, no jak to przy sobocie, idę się zważyć. Na czczo, bo jeszcze nic nie jedliśmy. Godzina
9:15, jak na raz na śniadanie, to jest dość późno. Tu jeszcze w sypialni sobie Haneczka chilluje. No to ważymy się. Klasycznie, telefonik. Minimalny spadek jest, właściwie to granica błędu pomiarowego. Chociaż przyznam wam się, że godzinę temu jak się ważyłem, to było 121,7. Ale napiłem się yerby, popiłem tabletkę wodą i ugryzłem sobie kawałek chlebka już ze śniadania, bo byłem mega, mega głodny. No ale trudno, to trzeba było nie jeść przed ważeniem. 121,9 jest zarejestrowane oficjalnie. Także w sumie granica błędu pomiarowego. Ale i tak jestem zadowolony, bo wiecie, wczoraj urodzinki, torcik, kiełbaska, także i tak nie jest źle. A teraz idziemy jeść i wchodzimy w sobotę. Także pewnie za chwilę w czaksę. Buźka i oczko i nóżka, a nosek trzeba umyć. Zobaczcie, górnika. Wyjechał z gruby. Ciężko ta robota była, co Misiek? Wiecie jak to jest, dzieci mają piasek, piaskownicę, ale ziemia z doniczki wciąż króluje. Misiek, a jak ty to zrobiłeś, że ty jesteś cały brudny na buźce? Tak zrobiłeś, czy jak? Pokaż mamie, jak zrobiłeś. To tajemnica? Tak. Okej, dobra, to chodź, idziemy się umyć. Sobotnie, dość późne popołudnie, a my całą ekipą, o tu jest jeszcze sprinter, w Katowicach. Za mną ulica Mariacka, właściwie chyba główna i najsłynniejsza ulica imprezowa w Katowicach, a tutaj kościół na samym końcu tej ulicy Mariackiej. I po co my tu przyjechaliśmy? Po sushi. Dzisiaj jest dyspensa tak zwana i idziemy po sushi. Chodźcie. Miśki dzisiaj będą mieli McDonald's, bo jest już obiecane, a dla rodziców sushi musi być. To jest taki nasz, wiecie, urodzinowy weekend jeszcze, to świętujemy, a od poniedziałku znowu pudła wjeżdżają. Chodźcie. Chociaż sushi. Sushi. Chociaż z tych opcji fast foodowych to sushi jest zdecydowanie chyba jednym z najlepszych. Znaczy, fast foodowy. Sushi to nie jest fast food. Z tych opcji restauracyjnych to sushi jest chyba jedną z najzdrowszych opcji, no bo ryż, świeża rybka. Tylko no wiecie, jak to jest z dwójką dzieci, no to my się nie wybieramy na posiadówę do restauracji, tylko raczej to będzie opcja na wynos. Spokojne zjedzenie w domu plus jakiś taki szybki spacerek po Katowicach. W oczekiwaniu na przygotowanie zamówienia. Za mną ten kościół pełnej okazałości, o którym mówiłem. No a tu już wchodzimy na ulicę Mariacką w Katowicach. Ja mówiłem, najsłynniejsza na Śląsku ulica imprezowa. W Katowicach na pewno, a może i na Śląsku, już sam nie wiem w sumie. Bo chyba takich ulic jest w każdym mieście, jest taka ulica, wiecie, główna, imprezowa. W Katowicach to jest Mariacka. Tyle. Idziemy po sushi. W takim składzie to by jeszcze tu nie byli. No nie, w takim składzie na Mariackie jeszcze nie. Ale trzeba powiedzieć, że to sushi to jest zawsze około twoich urodzin taka nasza tradycja już. No jest. Tak, bo jak nie robiłam urodzin, to szliśmy tylko w dwójkę po prostu tak świętować. No a że wczoraj robiłam urodziny, no to i tak nie zaliczymy, tylko po prostu dzień później. Także no około urodzinowa właśnie tradycja, tak. To jest sushi. W oczekiwaniu na zamówienie przerwa na lody. Musiały być na dalej, bo już nie przesadzamy, wiecie, jak jest, tylko oni mogą, bo to już za dobrze by było, nie? A ja wam chciałem pokazać, bo ta lodziarnia jest akurat przed takim parkingiem specyficznym, bo takim całkowicie zautomatyzowanym parkingiem, który pierwszy jako taki w Polsce powstał w Katowicach i wiecie, wjeżdżacie tutaj samochodem i winda wam wywozi ten samochód gdzieś do góry. A później po ten samochód przychodzicie i winda wam go zwozi. Patrzcie jaka oszczędność miejsca, a ile miejsc parkingowych. Bo tu zawsze był, w tym miejscu był problem z parkowaniem. No i wiadomo jak to w Katowicach, w dużym mieście, to zawsze są problemy z parkingami. I tu był parking, tylko wiecie, no na kilka samochodów, no kilkanaście powiedzmy, no bo były zwykłe, tak, zwykłe miejsca parkingowe, a teraz... Zobaczcie, tu były takie miejsca, wiecie, a tam też jest skośne, a tam jest drugi, no. Zobaczcie jaki on jest szeroki, no na jeden samochód, nie? A ile tu jest miejsc, ile samochodów zmieści się w jednym takim... No, robi wrażenie. Parkingu. No robi wrażenie, ale jak widać nie jest doblegany, bo wszystko jest puste. Kolejność pytała, ciekawe jaka cena, a ja wiem jaka. 6 zł za godzinę. Bez tragedii. W sumie nawet jakbym tu kiedyś był, to dla samego sprawdzenia jak to działa i dla bajeru, to bym chyba tu zaparkował.
trzeba sobie przetestować. Mama i tata zamówili sobie sushi, a my w takim razie na lody. No widzicie, wszystko macie na streszczone. Każdego na każdego coś dobrego czekamy, a my czekamy na zamówienie, tak Ania? To jest ten, wyświetlasz brudny podgląd, a mi się wydaje, że miałem tu coś. A ja wam chciałem powiedzieć tylko, że jeszcze miła niespodzianka w lodziarni. Bo okazało się, że dzieci do 3 lat mają porcję za darmo. No i dostałam. Ja po prostu zszokowany byłem wręcz, że to takie... 8 zł normalnie zapłaciłam tylko za porcję Hani. No ja po prostu w szoku, że taka praktyka w ogóle w jakimkolwiek miejscu jeszcze w lodziarni no. ma miejsce, że dziecko do 3 lat po prostu porcję za friko, nie? No. I Miłosz i Hania i to obydwoje 8 sama, złotych. Wiesz, nam sama to zaproponowała. Bo, tak bo my nie wiedzieliśmy w ogóle, nie? Bo w każdej lodziarni, gdzie nie chodzimy, a chodzimy często na lody z dziećmi, porcja jest porcja. Ewentualnie gdzieś się zdarza, że można zamówić pół porcji dla dziecka, ale żeby ktoś miał za darmo i to jest na Tylniej Mariackiej w Katowicach lodziarnia. Lodziarnia, która jest tu no już chyba od zawsze, bo ja od zawsze kojarzę, pewnie zmieniają się tylko właściciele. Chociaż mam nadzieję, że nie, jak tam się komuś wiedzie. Ale generalnie lodziarnia na Tylniej Mariackiej, którą znam od dawna. A tu drugi z parkingów, automatyczny. A co do niego podejdę, a co? Patrzcie, automatyczny parking, aby zaparkować, wjeźdź na platformę, zabezpiecz samochód, postępuj zgodnie z instrukcją, aby odebrać samochód, chodź, bo zaro pojedziesz, bo zaro się zaparkujesz, synek. I cię weźmie do góry, Boże. 6 zł za godzinę będziemy, chociaż w sumie to nie drogo, taniej niż w przedszkole. Taki żarcik. Jest jono. Ojcie, Boziu, chyba tak. Dawno nie jadłem sushi, ale na pewno dawno nie jadłem tak dobrego sushi. Tak. Bo słuchajcie, to możesz oczywiście. W paru suszarniach jedliśmy, ale jak ostatnio byliśmy tutaj, kiedy my tu byliśmy? W marcu po derbach. W marcu jak byliśmy po derbach, jak byliśmy na meczu, pamiętacie? I przyszliśmy tutaj, już drugi raz z rzędu, ale ta wizyta wtedy na nas wywarło takie wrażenie, że my wróciliśmy i byliśmy w szoku po prostu, że sushi może być takie dobre. Tak. Tak wtedy po prostu weszło to sushi. Ciekawe jakie dzisiaj będzie, ciekawe, bo wiesz jak będzie to dzisiaj? Jest. Czy to była kwestia ręki. Składników i ręki, czy to jest taki standard? Zobaczymy, no. Bo dzisiaj zamówione są dokładnie te same roleczki. Ale po prostu pamiętam, że my wspominaliśmy to sushi nawet no, do teraz. Mm-hmm. Ja tak jak nam wtedy w marcu po prostu smakowało. Misiu, tam jest auto. Drugą stronę. Rozumiem, że idziemy, także chodź. Weekend urodzinowy dobiega końca. Powiem wam, że w planie jest jeszcze dzisiaj wypuszczenie tych cyferek. Niech lecą w świat, bo już nie chcę ich tu przetrzymywać. Już sobie uświadomiłam naocznie, że mam 32 lata. Skończyłam 32 lata i mam plan je wypuścić, ale to dopiero jak wróci Aneczka z Miłoszkiem, bo pojechali z moimi rodzicami gdzieś tam na lotnisko, na jakiś punkt widokowy. Zobaczymy, jak wrócą, czy będą zadowoleni, czy może będzie, mamo, jedziemy na wakacje, lecimy samolotem, a może będzie, nie, mamo, ten samolot po prostu się wzbija, nie chcę lecieć na wakacje, więc nie wiem, czy to nam pomoże, czy zrodzi problem, bo na wakacje w tym roku prawdopodobnie się wybierzemy właśnie samolotem, ale chciałam wam jeszcze pokazać, bo w tym roku dostałam bardzo dużo kwiatów. Każdy gość przyszedł z kwiatem, znaczy wiecie, nie, że każda osoba, tylko jakby każda rodzina, która mnie w te urodziny odwiedziła, przyniosła mi kwiatek i zobaczcie, jakie fajne kwiatki. Mam storczyk biały, bardzo lubię storczyki, ten na oknie w kuchni przepięknie mi zawsze kwitnie, tam jest chyba dobre miejsce, wiecie. Południowa strona, słoneczko jest, ja podlewam, dbam, chociaż ja podlewam tylko raz w tygodniu i to tak mocno przelewam tego storczyka, wiecie, biorę tego kwiatka nad kranem i ta woda leci, on później sobie chwilę odpocznie, żeby sobie okapał i daję go z powrotem do doniczki, no i przepięknie ten system się sprawdza, mam piękne storczyki. I właśnie, to jest pytanie, bo tu dostałam kolejnego kwiatka, też bardzo ładny, już widzę, że będzie biały, czyli w moim guście, tylko ja nie wiem, co to jest frezja, ale Mateusz mi chyba w tym nie pomoże. Co, Mati? Albo kalia? Nie, nie wiem. Kurde, ja jestem totalnie noga, jeśli chodzi o rozpoznawanie kwiatów. Teraz wiecie, co bym mogła zrobić, nie? Cięcie, wpisać w internet albo aparat Google, już bym mogła mówić, jaka to ja jestem, wiecie, obeznana i znam wszystkie kwiatki, ale nie zrobię tego. Możecie napisać, jaki to kwiatek, ale ja pewnie jak odłożę ten aparat, jak skończę dla was nagrywać, to po prostu sama sprawdzę, co to za kwiatek. No i jeszcze kolejny kwiatek, którego też w ogóle nie znam, nie mam pojęcia, co to jest.
naprawdę muszę wziąć ten telefon w rękę i sprawdzić, bo wiecie, chodzi też o dbanie o te kwiatki, czy właśnie lubią dużo wody, czy mało, jakie miejsce, czy słoneczne, czy cieniste bardziej. Tu właśnie też taki piękny kwiatuszek z doniczką od razu. Moja teściowa mi wybrała, powiedziała, że bardzo jej się podobała w kwiaciarni ta doniczka i właśnie mi ją wybrała. Z kolei powiedziała, że kwiatek został wybrany przez mojego teścia, więc tu mamy takie wspólne kombo. No i dostałam jeszcze słoneczniki. Jeden już tak mi troszkę podupadł, ale wiecie, ja nie mam takich dużych wazonów. To jest jedyny wazon, do którego one pasowały i po prostu zaryzykowałam i dałam je bez wody. Ja wiem, że one pewnie padną, bo wątpię, że się ususzą, chociaż zobaczymy, jak to będzie. Przetestujemy tą wersję, ale ja naprawdę nie miałam do czego tych słoneczników włożyć, bo one są, wiecie, takie bardzo wysokie. A pamiętacie już jedną moją historię, jak wtedy też dostałam takie właśnie piękne, wysokie kwiaty. Włożyłam je do tego złotego wazonu. Notabene jest odkupiony. Wtedy po wszystkich Homendiu jeździłam i szukałam tego wazonu i jest z nami, ale wtedy ten pierwszy mi się stukł, właśnie spadł z tego kominka. Więc ja już nie ryzykowałam i po prostu tak włożyłam do tych traw pampasowych te słoneczniki. No a cyferki czekają, chociaż teraz może tak jest bardziej... O, zróbmy tak. 23, nie? A tak na poważnie to w ogóle się tym wiekiem nie przejmuję, bo najważniejsze jest to, na ile człowiek się czuje, a nie ile ma tam w metryce.